jak w przeciągu 50 lat zmieniła się nasza szkoła. Posłuchajmy wspomnień naszych absolwentów. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Liceum dało nam bardzo dobry start w dorosłe życie, tak to określimy, ale no, nie bez naszego udziału, bo musieliśmy potem się przyłożyć, żeby ta podstawa była dobrze wykorzystana. To, że pokończyliśmy studia, że są wśród nas pracownicy naukowi wyższych uczelni, profesorowie wyższych uczelni, że wielu z obecnych i może jeszcze nieobecnych piastowało lub piastuje odpowiedzialne stanowiska w różnych dziedzinach gospodarki, w samorządach, w oświacie i innych, było oparte na dobrych podstawach, jakie dało nam liceum wyższe. I w tym miejscu naszej alma mater voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. I've got you under my skin. Organizatorem tego spotkania, prawda? Tak, jednym z organizatorów. Mhm. I to spotkanie, które to jest z kolei spotkanie, bo widzieliśmy, że bardzo dużo było tych spotkań. Tak. To jest siódme kolejne spotkanie. Mhm. Zaczęliśmy się spotykać 18 lat temu, w czasie 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego. I po tym czasie tak doraźnie spotykaliśmy się co 2 lata. To jest nasze siódme, takie no w tej chwili uroczyste spotkanie, bym powiedziała, w szkole. Cieszymy się, że jesteśmy tu w szkole. A czy dużo osób przybywa na te spotkania? No, 40 parę osób jeszcze żyje spośród naszych maturzystów. A na spotkanie średnio przybywa 25-28, dzisiaj 29 się zgłosiło. No i myślę, że ci wszyscy będą na tym spotkaniu. A są już plany na kolejne spotkania? Tak, następnym kolejnym spotkaniem to będzie 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality.
się pan zajmuje? Jestem szczęśliwym emerytem. A wcześniej? W 2005 roku przeszedłem na emeryturę. Po 40 latach pracy w Technikum Leśnym w Miliczu. Ostatnie 15 lat byłem tam dyrektorem. A czy uważa pan, że nasza szkoła pomogła panu osiągnąć ten swój cel? Znaczy, przede wszystkim jest tak, jak mówiłem, że dała nam doskonałe przygotowanie. Chociaż powiem też, że programy, jakie wówczas obowiązywały, które nie obejmowały niektórych partii materiału, które potem się pojawiły w czasie studiów, to było trochę zaskakujące właśnie na studiach. Bo na przykład dopiero na studiach zetknąłem się na matemie z rachunkiem różniczkowym i całkowym i trzeba było to gryźć, niestety. Natomiast przygotowanie ogólne zdecydowanie bardzo dobre i to chyba każdy powie, że jest to dobry punkt startowy w przyszłość. A jakie... Tego życzę aktualnie uczniom i potem absolwentom. Czym się pan obecnie zajmuje? Obecnie jestem na emeryturze. A przed emeryturą? A przed emeryturą ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych, także pracowałem dla dwóch chyba największych firm w ogóle spożywczych, w przemyśle czekoladowym i w przemyśle mięsnym. I między innymi pracowałem 5 lat dla Animexu tutaj w Warszawie, byłem odpowiedzialny za wszystkie inwestycje, za wszystkie inżynieryjne sprawy. Czy uważa pan, że ta szkoła pomogła panu osiągnąć swój sukces? No na pewno. Ta szkoła na pewno pomogła nam osiągnąć sukces, bo mieliśmy wspaniałych nauczycieli, mieliśmy wspaniałych kolegów. Przede wszystkim wszyscy dążyli do tego, żeby sobie polepszyć życie, żeby być mądrzejsi. I no, taki przykład chyba wszyscy z nas wynieśli z tej szkoły. No i to oczywiście bardzo nam pomogło. Czyje lekcje pan pamięta najbardziej i dlaczego? Ja najbardziej lubiłem panią Krzakową z matematyki. To... Właśnie słyszę, że bardzo dużo osób wspomina to. Tak. Pan Dzięcielewski oczywiście był bardzo profesjonalnym nauczycielem. Bardzo dużo żeśmy się od niego nauczyli. Bardzo. A utrzymuje pan stały kontakt ze swoimi znajomymi? Oczywiście. W dobie tej elektronicznej teraz to oczywiście utrzymujemy kontakt. Telewizji, czy mogłabym pan zadać kilka pytań? Tak? Czym się pan obecnie zajmuje? Obecnie to jestem spokojnym emerytem. A co wcześniej pan robił? A wcześniej pracowałem tak bym powiedział zawodowo w kierunku wykształconym. A pamięta może pan swoją studniówkę? No trochę pamiętam, ale akurat mojej partnerki już jeszcze nie ma. Może ja dodam odnośnie naszej studniówki. Była o tyle niezapomniana, że trwała do 22. I później wszyscy poszliśmy do PDK-u, bo tam była zabawa do 24. A nasi wychowawcy poszli za nami. I w poniedziałek wszyscy mieliśmy trudy ze zachowania. No tak, bo obniżane było sprawowanie, to tak. To jeszcze miałeś drugi raz obniżone za to, że paliłeś papierosy. Miał trójkę. A chciałam się jeszcze tylko zapytać, wiemy, że odbywało się, czy w pańskim roczniku odbywały się jakieś prace społeczne? No tak, ja w ogóle byłem w klasie tak zwanej eksperymentalnej, politechnicznej, to był pierwszy w ogóle jakiś eksperyment tutaj w tej szkole, bo potem to było kontynuowane, ale myśmy tak, w pierwszej klasie to żeśmy chodzili do takich zakładów pracy, których dzisiaj tutaj nie ma już w Wrocławiu i tam żeśmy szlifowali młotki, coś tam innego żeśmy robili na drugim.
drugi rok, żeśmy chodzili po PGR-ach, tutaj okolicznym PGR-ze u dyrektora Opolinarskiego, żeśmy kamienie na polach zbierali. No tam też kiedyś był jakiś taki strajk ogłoszony, jak już nas tak dotarli bardzo mocno z tymi kamieniami, żeśmy nie chcieli już zbierać. I to nie wiem, to był taki pierwszy pewnie strajk tutaj w ogóle na terenie tego liceum. Ale to nie było tak, że to jest ogłoszone, że to strajk. No po prostu żeśmy uznali, że już trzeba zakończyć i więcej już dzisiaj nie będziemy pracować. Dobrze, no. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Czym państwo zajmują się teraz? Emeryt. Emerytka. A wcześniej? I wnukami. I wnukami, tak. A wcześniej, no ja byłem inżynierem, skończyłem Politechnikę Wrocławską, pracowałem trochę na Politechnice. Przeprowadziłem się za dziewczyną do Kielc, mieszkam w Kielcach dalej i tam pracowałem w biurze projektów. A pani? A ja skończyłam górnictwo i w górnictwie spędziłam całe zawodowe życie. Pod ziemią. Nie, naziemne, odkrywkowe. Jak państwo wspominają Zana? O Jezu, wspomnień to mam dużo, przede wszystkim związanych ze sportem. Tak jest, myśmy byli w grupie koszykarskiej, która zawsze miała prawie mistrzostwo województwa. A nawet dziewczyny miały chyba raz mistrzostwo polskie. Tak. Właśnie w 63. Całe życie tu w liceum toczyło się wokół koszykówki. Tak jest. W ogóle Wschowa miała duże osiągnięcia w koszykówce i taki profesor Marczewski. Szkolił nas dobrze, bo mistrzostwo polskie i ciągle województwo. No by szkolił nas dobrze, bo ja się potem w okresie studiów grałem w klubie tym wrocławskim AZS-ie, potem przeszedłem do Śląska Wrocław, trochę w reprezentacji Polski grałem juniorów starszych, tak zwanych, byli juniorzy starsi i młodsi. No a potem zerwałem już ze sportem, do sportu wróciłem w wieku 50 paru lat od gry w tenisa ziemnego i też miałem sukcesy w tym. W tej kategorii wiekowej. I do tej pory gram w tenisa. A pani jakieś swoją kontynuację ze sportem prowadzi? W czasie studiów cały czas grałam w koszykówkę, ale mam takiego męża, co nie lubią sportu i powiedział je albo koszykówka. I wybrałam koszykówkę. A potem dopiero się za mąż wydałam. Uważa pani, że nasza szkoła, znaczy ta placówka, pomogła pani osiągnąć ten cel? Oczywiście, że tak. To była bardzo dobra szkoła. A jakie lekcje i czyje lekcje pani pamięta najbardziej i dlaczego? Najbardziej pamiętam lekcje matematyki. Były wspaniałe, bo mieliśmy nauczycielkę, to była żona dyrektora, pani profesor Krzak, albo Krzakowa. Ona tak potrafiła przekazać swoje wiadomości, że chyba ktoś, kto w ogóle nie zna matematyki, ale naprawdę był w stanie pojąć wszystko. Uważam, że to była jedna z najlepszych nauczycielek. Co prawda była ostrą nauczycielką, nie uznawała żadnych odskoczni od tematu, ale to, co robiła, była naprawdę wspaniała. Tak. I to naprawdę mój zapał do matematyki, do liczb, do dzisiejszego dnia mi pozostał w głowie. Dobrze, dziękuję pani. Proszę bardzo. Czym się pan obecnie zajmuje? Jestem dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego w Leśnie. A czy uważa pan, że nasza szkoła, czy ta szkoła pomogła panu osiągnąć sukces? Oczywiście, bez tej szkoły to nigdy byśmy nie mogli pójść na studia dobre. Nasz rocznik w 100% wystartował na studiach i w 100% wszyscy zostali przyjęci. Nie wszyscy później ukończyli w terminie. To inna sprawa. Ale wszyscy byliśmy tak przygotowani, że zdaliśmy egzaminy wstępne i byliśmy przyjęci na każdy kierunek. Czym się panowie zajmują dzisiaj? Ja jestem działaczem związkowym, działam w Solidarności, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym.
W międzyczasie, poza pracą zawodową, miałem okazję być posłem na Sejm Rzeczpospolitej. A tak, no życie się toczy. I przyjechaliśmy dzisiaj po 50 latach spotkać się, zobaczyć jak wyglądamy, powspominać sobie, zobaczyć kto jest, kogo nie ma. Patrzymy na tą szkołę i wydaje się taka mała, ta, jak na nasze liceum. Tak nam się wydawała taka duża, a w tej chwili tak z kolegą Włodkiem sobie wspominamy. A pan? Czym zajmuje się pan dzisiaj? Dzisiaj no, głównie uczy takie osoby jak pani w takiej najlepszej szkole biznesu w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego. I wcześniej uczyłem w 6 czy 7 innych szkołach w różnych miastach Polski. Odpocząwszy od Kolegium Civitas, który się mieści w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie absolwent tej szkoły, mój brat Stanisław Mosek, jest rektorem teraz. Tak, a wcześniej to od 15 lat mniej więcej w tych szkołach uczyłem, a wcześniej przez poprzednie, od 70 roku 1970 do chyba 88 prowadziłem badania naukowe w Polsce, potem w Ukrainie, w Gruzji, w Rosji, w Francji i tak dalej, w różnych krajach europejskich, pod szyldem głównie z jednej strony Polskiej Akademii Nauk, bo pracowałem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a potem takie rozmaite ośrodki wysyłałem je, jak Instytut Spraw Społecznych, czy właściwie Spraw Publicznych, ośrodek taki się nazywał CASE, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, który zajmował się strefą postsowiecką. No w każdym razie wynosiło się stąd niewątpliwie jednak głównie ja przynajmniej taki bagaż wiedzy humanistycznej. Teraz na przykład jak mam do czynienia ze studentami, no to nie daj Boże, to znaczy to jest nieporównywalne po prostu. Wtedy to jednak się kładło bardzo duży nacisk na to. A wspomnienia takie zewnętrzne właśnie przed chwilą z Maciejem, myśmy tak wspominali, tu się w swoim czasie dziewczynki chodziły jeszcze w takich czarnych mundurkach. Ładnie było, bo on przypomina, że nawet podobno przez jakiś czas czapki obowiązywały. Przyszytej, nie można było wejść do szkoły. Tak, przy drzwiach były sprawdzane, czy tarcza przyszyta, czy nie. Jeżeli nie, to trzeba było sobie przyszyć. W czasie przerw chodziło się po korytarzach w kółko, tak, żeby nie robić zamieszania i tego pilnowali dyżurni i tak dalej. No w każdym razie był tutaj taki rygor dość, można powiedzieć, intelektualny i umysłowy i też taki fizyczny, duży nacisk na rozmaitego typu ćwiczenia fizyczne. Tutaj profesor Marczewski bardzo się zasłużył w tym względzie. No i trzeba jeszcze wspomnieć jedną rzecz, która tutaj może mało jest widoczna, a wtedy była fantastyczna. To było harcerstwo, które się zresztą tutaj we Wschowie i wschowskim powiecie mocno trzymało. Takie tradycyjne, dobre, przedwojenne harcerstwo. Jeździliśmy na biwaki, obozy. No w każdym razie ja sam znów pamiętam, że z mojej rodziny tam 6-8 ludzi cały czas było obecnych wśród tego kierownictwa aktywu i spędzaliśmy fantastyczne obozy, szczególnie gdzieś w Brennie, Lginiu, no w innych również miejscach. Jestem w Radzie Uczelnianej Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia błogosławionego Jana Pawła II w papieskim wydziale teologicznym we Wrocławiu. Czy uważa pani, że ta szkoła pomogła pani osiągnąć swój sukces? Tak. To były podstawy, które... Brak słów nawet, dlatego że to było wszystko. Wszystko, co pozwoliło mi otworzyć bramę do świata właściwie. A jakie wspomnienia nasuwają się pani, kiedy właśnie wspomina tą szkołę? Bardzo ciepłe, serdeczne. Chciałabym wszystkiego najlepszego tej szkole życzyć, żeby rozwijała się jak najbardziej. Jakie są pani wrażenia po spotkaniu absolwentów? Wielkie wzruszenie. Udzieliła mi się atmosfera tego wzruszenia, tego szczęścia, radości ze spotkania tych młodych ludzi, którzy odwiedzili naszą szkołę. To był jubileusz 50-lecia matury.
Nie wierzę, że to był jubileusz 50-lecia matury. Młodzi, pełni energii, ludzie optymistycznie nastawieni do świata. Właśnie takie wrażenie odniosłam, wielka radość ze spotkania. I ja jestem osobą bardzo szczęśliwą, że absolwenci chcą odwiedzać szkołę, że pamiętają o szkole, pamiętają o swoim gronie koleżanek, kolegów, pamiętają o swoich profesorach. Oni są dumą liceum tej szkoły. My również pamiętamy o nich. I wrócę do pytania, jakie wrażenie jeszcze raz, wzruszenie i radość. A czy sama w swoim życiu odbyła Pani spotkanie właśnie absolwentów ze swojej szkoły? Tak, tak. Dlatego rozumiem te emocje, które towarzyszyły dzisiejszemu spotkaniu. Moje emocje były bardzo podobne. Wielka radość, wzruszenie, wspomnienia, podróż sentymentalna w czasie. Tomek, ej, słuchaj. Jak tam? Jesteś zadowolony ze swoich absolwentów? Okej. Nie mam więcej pytań.